Także proszę Państwa, radio Conchita i proszę być z nami, nic się nie dzieje takiego. Jesteśmy po prostu, wiesz, wściekli czasami, że te ptaki to są już nieżywe, te ptaki to są już takie, wiesz, tylko reklamowane. No, już. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No ciekawe, co tam u tej Zalewskiej jest. Czy ta Zalewska, to ona jeszcze żyje, czy ta Zalewska jeszcze z tymi krzyżami chodzi dzisiaj od kościoła do kościoła, bo to przecież Warszawa jest moherowa, Warszawa jest katolicka. Nie ma tu ani mormonów, ani prawosławnych, ani świadków Jehowy. A ja to tak, wiesz, nawet nie podglądam i specjalnie przecież nie obserwuję tych z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, co są przecież i z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak udają, że wiesz, wierzą w jakiego Boga, ale to na punkcie mieć i być, a szczególnie być, to mają takiego hopla, że ich nic nie interesuje, że ich żaden Pan Bóg nie interesuje. I oni jako te czubki, jako te dupki, no jako te głupki, chcą ten tytuł zdobyć, magistra, inżyniera, docent, doktor, habilitowany. I w ogóle, że to tylko jest w Polsce takie coś, że Polska taka głupia jest. No, Jezus Chrystus powiedział, abyście się nie nazywali rabbi, a nawet nauczycielu, nic, nic. A oni tego nie mogą pojąć, oni tego w ogóle nie rozumieją. Także, no nie wiem, Pismo Święte jest, oni się oddalają od Pisma Świętego i ateistami są, tak jakby ci z tego Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast no tutaj w kościołach też modli się pod figurą, a diabła ma ze skórą. Nie ma teraz chrystianizmu, bo tu księża się wypowiadają, no wiesz, różne rzeczy. No gdzie ci Jezus Chrystus był Bogiem? No gdzie aureola nim, to jest pozostałość po kulcie słońca? Gdzie tam te dusze twoje nieśmiertelne, świat zmarłych, piekło, czyściec? Daj sobie spokój. No, powymyślali. Z Matki Boskiej kult zrobili. No głupoty, i Zalewski w to wszystko wierzy. Pedofil jakiś tak. No daj spokój, no przecież ja nie wiem, no ja nie wiem, gwałcić dwóch chłopaków od tyłu po 15 lat i jego sąd wypuścił, no to teraz tylko z krzyżami chodzić. Ja ci coś powiem, no bo on chodzi z krzyżami, nagrywa na kamery. Księża go lubią, a co mają nie lubić, jeżeli on propaguje, reklamuje, nagrywa. Przecież widziałeś, co myśmy miały z policji, jakie wypracowania. Cztery. No to te dwa, no to więc, wiesz. A niech tam on se lata z tymi krzyżami. Ja jemu, słuchaj, życzę bardzo dobrze. Ja zawsze bardzo dobrze życzę, bo ja jako ta Jehówka mogłabym powiedzieć, że krzyż jest pogański i taka prawda, tu nawet facet się wypowiadał. Przecież Wacław Korabiewicz w książce Śladami Amuletu pisze, że słowo krzyżować to rozciągać na palu. A to wszystko egipskie krzyże pogańskie. No, ale nie jestem złośliwa i życzę mu dobrze. Także dzwoń do mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Także możesz do mnie tutaj, wiesz, odezwać się. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Także możesz do mnie tu się odezwać, bo ja tu mam biuro numerów. Swojego konsula w Hamburgu. I teraz nie wiem, czy to do ciebie dociera, czy to może do kogo innego. Ale wiesz, teraz sprawa ma być przekazana organom śledczym. Antysemickie wpisy ukraiński konsul Wasyl Maruszczyniec publikował na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych. Ponad dwa tygodnie temu dyplomata został zawieszony w obowiązkach, obecnie zaś odwołany z placówki. Jak napisano w oświadczeniu, Komisja Dyscyplinarna MSZ Ukrainy ustaliła, że zachowanie konsula było złamaniem zasad etycznych i przysięgi, którą złożył jako urzędnik państwowy. Jak czytamy, obecnie sprawą zajmują się śledczy, ponieważ działania dyplomaty mogą nosić znamiona przestępstwa. Z tymi krzyżami. Tak, tak. Do zawieszenia konsula szef ukraińskiej dyplomacji Paweł Klimkin napisał, że dla antysemitów nie ma miejsca nie tylko w MSZ, ale w całym cywilizowanym społeczeństwie. Według mediów odwołany konsul... Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No to oczywiście ja też się zgadzam, że ludzie, którzy nie lubią Żydów jako takich, to też jest
jakiś taki naród, ale więc Żydzi jako teokracja nie istnieje, bo przecież to, co my tu mówimy, że Jezus Chrystus powiedział, że krew na was, na wasze potomstwo, to przecież można by na tony Biblii tutaj czytać, tych kartek, tych ksiąg, że już ten naród teokratyczny nie istnieje, ale jakiś przetrwał, taki naród żydowski, świecki, no. Natomiast to, że oni się na jakiegoś Boga powołują, nie wiem na jakiego, Jezusa Chrystusa zabili, w Jahwe, to oni już dawno nie wierzą, bo Żydzi wierzyli w Boga Jahwe, w Boga Jehowę. Tutaj ksiądz też już tak grindzi takie głupoty, ci księża, oni nic nie wiedzą. Tak samo jak typowy absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, bo on mówi, że Jezus Chrystus to Pan Jezus Chrystus to jest Jehoszua, zbawienie u Jahwe. Jeho, od słowa Jahwe. Jahwe to jest rdzeń. Jahwe jest zbawieniem, zbawienie u Jahwe. Natomiast słowo Jahwe, słowo Jehowa, no pięknie Słowacki napisał w Kordianie, że drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Słowacki bardzo uznawał tę formę Jehowa i powiedział, drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. To znaczy, że w ogóle Słowacki napisał, drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. No przecież ja czytając lekturę, literatura szkolna, obowiązkowa, no czytam w Kordianie, że Jehowa to imię Boga hebrajskiego. I potem ja z kolei komentuję, no ale przepraszam bardzo, no Bóg to jest dla wszystkich Bóg, a że wtedy Bóg Żydów wybrał, to był najpierw dla nich dobrym przykładem, jako był ten mąż, a oni byli jako małżonka. No bo przecież wiesz, że Samaria i Jeruzalem to była Ohola i Oholiba, małżonki obrzydliwe, które zdradziły Jehowę, zdradziły swojego męża. Wiesz, że Biblia obrazami pisana, prawda? No Biblia to ich parabola, hiperbola, bajka, świadoma przesada, opowiadanie historyczne, sprawozdanie historyczne, że trzeba wiedzieć co, gdzie i jak i kiedy. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Mniej niż w 2016 roku. W ubiegłym roku w Polsce zorganizowano prawie 7 tysięcy imprez masowych. Zgromadziły one łącznie ponad 26 milionów uczestników. O Matko Boska, Królowo Polska. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy piłkarze mają za sobą kolejny trening w Arłamowie. Dziś podczas ćwiczeń zapadł Łukasza Skorskiego, który ma uraz biodra. Jak u Błoszczykowski i Kamil Wielichy trenowali indywidualnie. Reszta piłkarzy intensywnie walczyła o miejsce w składzie na Mundial. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek podkreśla, że kadrowicze doskonale czują się w tym podkarpackim ośrodku. Co dwa lata, można powiedzieć, albo mnie się tyle mówi, że przyjemniej, w dobrym kontekście. Natomiast muszę powiedzieć, jest to pewnie też zasługa Arła. O Matko Boska, Królowo Polska. I też można powiedzieć, jakaś nasza linia polityczna, bo kiedyś polskie reprezentacje przygotowały się z daleka od polskich kibiców, od polskich dziennikarzy, pochowani. Zinedine Zidane zrezygnował z funkcji trenera piłkarzy Realu Madryt. Francuz prowadził królewskich od stycznia 2016 roku. Były reprezentant polskiej przeszłości, piłkarz m.in. Atletico Madryt, Roman Kosecki uważa, że słynny Zizu bardzo poważnie przemyślał tę decyzję. No podjął taką decyzję, to był realem wszystko praktycznie i przeszedł do historii jeszcze raz z rzędu Ligi Mistrzów. Mogę swoje pełni aktualnie marzenia. Ciekawe, a decyzja w sensie na pewno wie co robić. Widać ewidentnie przemyślana decyzja i trener szuka nowych wyzwań. Zanim Zidane został trenerem pierwszej drużyny, przeszedł różne szczeble w Realu, był dyrektorem sportowym, asystentem Carlo Ancelottiego, a potem szkoleniowcem rezerw. Polskie siatkarki pokonały w Apeldoorn reprezentację Korei Południowej 3-0 w ostatnim meczu trzeciego turnieju Ligi Narodów, mówi rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz. Widziałyśmy w tym spotkaniu większe szanse wygranej. Trzeba się przyjrzeć, co za kwota, czy to nie jest lichwa. Musimy wykorzystać z pobocznej strony. Mamy duże szanse, żeby wygrać ten mecz i zdobyć te cenne punkty, dlatego bardzo, bardzo... No lichwa, lichwa. Podopieczne Jacka Nawrockiego wygrały 3 spotkań. Kolejne dwa turnieje Ligi Narodów odbędą się w Bydgoszczy i Wałbrzychu. Opcją na lichwę. Do usłyszenia o 20. Na lichwę chcą. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 23 minuty będzie 22. Polskie
Polskie Radio 24. Północ, południe. Rodzina Morawieckich, ojciec i syn, nie tak dawno zapisała się na kartach historii, teraz odgrywa kluczową rolę w życiu publicznym. Jak w czasach PRL-u wyglądała młodość i działalność opozycyjna obecnego szefa rządu, opowiadał o tym Polskiemu Radio 24 marszałek senior Kornel Morawiecki, a rozmawiał z nim Krzysztof Świątek. Jak to się stało, że pana syn zaangażował się i to tak wcześnie w działalność opozycyjną? Nie no, ja myślę, że on miał też jakiś przykład, jakiś... No to się przykład się, ojca? No ja widzę od ojca i tych kolegów moich i tak dalej, no pamiętam takiego młodego chłopca, który wtedy mi pomagał, Zbyszka Duszaka, tak, który jeździłem na witanie papieża tym transparentem, takim Wiara Niepodległość, to był 79 rok, rok wcześniej. Mateusz w tym jakby no, tak uczestniczył, nie to, że on nie jechał z tym transparentem, był za małym chłopcem jeszcze wtedy, żeby jechać, ale a on widział, co się dzieje w domu, no, przeżywał to. Myślę, że to go jakoś kształtowało może bardziej jeszcze niż ja. No, to jest, to te, no, może to nie jest, to jest taki jego, jego duch się rozwijał wśród no, tego naszego ducha, polskiego ducha, tak bym powiedział. A w jakich okolicznościach, bo jest to takie znamienne zdarzenie, pan premier o tym opowiadał, zaraz po swojej nominacji na urząd szefa Rady Ministrów, opowiadał o tym zdarzeniu, kiedy no, został wywieziony do lasu i grożono mu śmiercią. No tak, no ja byłem wtedy akurat w podziemiu, także mnie ci moi koledzy tak delikatnie o tym informowali, żeby... Do lasu! Nie, a jeszcze tą bo ta władza próbowała przez dzieci też dojść do przez młodych ludzi. Do lasu! Nie ze mną spotykano się z niestety. Do lasu! Wywieźli zawczasu. Do lasu! Mimo wszystko to chcieli go złamać, ale go wzmocnili. To jest taki paradoks. To znaczy jest chyba tak, taka była modus operandi działania komunistów, że najmocniej mogli uderzyć właśnie w tych no, działaczy takich jak pan przez... To komuniści! Pan się może więcej dowiedział, może... Czechosłowacji! Pana wyeliminował, że pan zrezygnował może ze sprowadzenia no, komuniści. Pod wschody i grubieżach Polski. Jesteśmy pewnym rodzajem... Gdzieś tu oni tydzień temu mówiłem o panu
panu rotmistrzu Pileckim, prawda? No to zupełnie po II wojnie światowej, gdzie komuniści traktowali okrutnie tych swoich przeciwników, tutaj ja byłem ich przeciwnikiem. No oczywiście się zastraszali tego Mateusza i tak dalej, ale takiej zasadniczej, gdy dali mu po gębie parę razy tam, no jako młodemu chłopakowi. No ale ta sytuacja z tego lasu, gdzie on miał wykopać dół i tak naprawdę no, być może to... Kazali mu tak, ale jakoś mu to widać, że znaczy, to jest też taka nasza polska taka, no, zaleta, że staramy się nie zrywać tych więzów takich między sobą, nawet jak jesteśmy przeciwnikami, no to nie chcemy takiej olbrzymiej wrogości, no krzywdy, istotnej krzywdy na szczęście. Puścili go tam, musiał iść do domu kilkanaście czy dwadzieścia parę kilometrów, prawda, przez noc, tak, tam rodzina, matka się niepokoiła, no i to bardzo to wszystko przeżywali, ale skończyło się to w miarę, że tak powiem, tak no, łagodnie. Tak. Ale mówi pan, że koledzy panu oszczędzali, tych nie znał pan takich do końca szczegółów no, wtedy. No, jeśli chodzi o moją rodzinę, no to tak, to z pewnym opóźnieniem się o tym dowiedziałem. Ale ja się zawzięci, zobacz, co to za typy? Pieniędzy. Informacje dochodziły, no to mijał jakiś czas oczywiście. Co oni z tego mieli, że oni altankę spalili? Procesję Bożego Ciała z stanu wojennego? Stanu wojennego. Czy to był taki, czy to był rodzaj manifestacji też patriotyczny? Pamiętam, że nie wychodziłem wtedy na ulicę wojenną, że bałem się być rozpoznany. Pamiętam, kiedyś poszedłem tam na pasterkę, pamiętam, to była zupełnie inna okoliczność, bo że znaczy to kościoła, ale tak to ogólnie to byłem jednak, że no, chroniony przez swoich kolegów, żeby przypadkiem został pan namierzony. Namierzony, tak. No, znaczy tak, że ja osobiście tych procesji nie widziałem i uczestniczyłem w tych procesiach, ale opisywaliśmy je w gazetkach jako pewne demonstracje, bo to były zarówno religijne, jak i polityczne demonstracje wtedy. Panie marszałku, a w duchu jakich wartości wychowywał pan syna? Znaczy, co dla pana było najważniejsze? Jak by pan chciał ukształtować co do przyszłego życia? Niezależnie od tego, rozumiem, jaką drogę zawodową by wybrał, co dla pana było najważniejsze? Nie, ja może nie będę mówił o tym jak ja, ale ja wiem, jak ojciec do mnie powiedział kiedyś, jak byłem młodym chłopcem, młodym tam kończyłem szkołę, to mówi, no co, jaki mój zawód, jak dalej. Ojciec mówi, no synku, nieważne, co ty tam będziesz robił, bo jakbyś przyzwoitym człowiekiem było, tak ojciec do mnie tak mówił. No i mniej więcej starałem się ten testament przekazać ojca, przekazać synowi, no. No i to jest takie zasadnicze, jakby też i przecież nie wiedzieliśmy, no, czy on sam podjął się tych studiów historii, tak, bo tym jak cudem trochę mu się udało dać tę maturę, bo takich jak on chłopców, co tak brali, nie wiem, przecież przed maturą na komendę i zatrzymywali na 48 i jego koledzy, niektórzy właśnie do dzisiaj mają problemy z wykształceniem, ponieważ nie mogli zdać matury. Zatrzymywali na 48 godzin po to, żeby nie przystąpili do matury, żeby nie było egzaminu, tak, więc jego zawczasu właśnie rodzina i tam moi przyjaciele ukryli, w jakimś sensie wsadzili do szpitala, niby, że on jest chory i z tego szpitala mógł iść na egzamin maturalny, bo z aresztu nie mógłby wyjść i nie miałby matury. A potem, kiedy tam były jakieś naciski, jak był tym studentem historii, no to siostra jego starsza Ania mówi, no bo ty Mateusz trochę się miarkuj, że ty przecież ojciec i jeszcze ty tam rozrabiasz na tym, znaczy, że w tym sensie, że tam manifestujesz tą swoją niezgodę z komunizmem, tak? A wtedy on jej, Mateusz, potem moja córka mówiła, pokazał jej i indeks, na który miał same piątki, mówi, no niech mnie wyrzucają, on mówi, no niech mnie wyrzucają, no bo on Mateusz był taki, on był solidniejszy niż ja, panie redaktorze, to na pewno, tak. Czyli z jednej strony buntownik, ale w takim duchu antykomunistycznym, ale zarazem zawsze solidny taki student. Taki może nie taki antykomunistyczny, ale taki też proludzki. Miał wrażliwość i ma tą wrażliwość i to sobie cenię. Że człowiek, prawda? A nie jakiś lichwiarz. No, taką proludzką bardzo. Jakiś dziad lichwiarz. Wielką ostrożnością, aby zmusić troszeczkę męża, żonę do pewnego
przemyślenia spraw, także właśnie w tym kierunku, aby nie krzywdzili swoich dzieci. Pamiętajmy, że według tych statystyk ponad 50% osób, które się rozwodzą, miały w swojej najbliższej rodzinie rozwód, albo swoich własnych rodziców, albo wujka cioci. Jak do nich docierać? To jest pytanie, które ciągle sobie jakoś stawiamy. Tym bardziej, że widać to bardzo mocno w szkole, że te dzieci rodziców rozwiedzionych bardzo często poprzez sprawianie różnych problemów, kłopotów, odrzucenie obowiązków nauki, krzyczą do społeczeństwa, do nas wszystkich: pomóżcie nam, bo my jesteśmy pogubieni, nie wiemy, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. My jako duszpasterstwo małżeństw i rodzin próbujemy docierać bardziej do małżonków, przekonywać ich, pokazywać im pewne problemy. Myślę, że tutaj też rodzi się pewna taka sugestia, byśmy zacieśnili bardziej współpracę z Wydziałem Katechetycznym, aby próbować wspólnie opracować jakiś program, który pozwoliłby docierać też do tych dzieciaków i mówić o miłości. Jak i uczyć miłości? No, pierwsza, myślę, podstawowa sprawa: dziecko, które widzi miłość swoich rodziców, czuje się bezpiecznie, ono przyjmuje tę miłość, ona rzeczywiście się rozwija, ono wzrasta. Kiedy jest tego pozbawione, to może to zastąpić. No, widać, że na przykład w diecezjach, tam gdzie stowarzyszenia katolickie młodych są prężne, te dzieciaki lgną do nich, przychodzą, potrzebują czasu na rozmowę, na bliskość, i to w jakiś sposób pomaga wyrównywać te pewne deficyty miłości. Ale ja sam mam doświadczenie wielu osób, które po rozwodzie swoich rodziców zaczęło na poważnie się spotykać, myśleć o ślubie, o małżeństwie, i często właśnie w nich rodzi się to pytanie, o którym ojciec wspomniał: czy miłość w ogóle jest możliwa? A jeżeli jest możliwa, czy my w ogóle damy radę to wytrzymać? Ja myślę, że przykład właśnie innych małżeństw, przykład rodziców, zwłaszcza takich młodych, którzy żyją w małżeństwie, żyją miłością, spotkanie z nimi poprzez próby formacyjne, może poprzez także spotkanie w szkole podczas czy katechezy, czy jakiejś innej godziny wychowawczej, pozwalałoby tym dzieciakom pobudzić nadzieję, że są kochani, że miłość jest możliwa i że mogą pokonać sobie właśnie tę niepewność, mogą ten deficyt po prostu zlikwidować i nauczyć się pięknej miłości. To jest też marzenie świętego Jana Pawła II, by naprawdę człowiek nauczył się kochać ludzką miłość, podziwiać ją i przeżywać, ale jest to plan, myślę, ciągle daleki. I jest to problem, mówiąc się przez wiele lat niestety przemilczany, także niestety przez rodziców duszpasterzy. I to jest, myślę, dopiero pewna prosta, na którą wychodzimy, i myślę, że w najbliższym czasie też nad tym będziemy pracowali, bo te dzieci przychodzą do nas później jako narzeczeni, pytają, co mamy robić, czy miłość jest w ogóle możliwa. Z tym się spotykamy i poprzez takie spotkania właśnie indywidualne, formacyjne, także w parafii próbujemy pokazać, że miłość jest piękna i miłość jest możliwa. I przyjrzam dzień dziecka. A następnie, co jest istotne, no nie da się żyć już można powiedzieć w Nowym Testamencie, nie przeszedł się całej historii stworzenia starego człowieka. Postawka cały mówi o tworzeniu, mówi o początku właśnie Bożej przychodzi w historii. Dlatego nie jest bezpieczne i nie jest dobre formowanie polskiego prawa. Ta porcja dokonywana jest w liczbę przypadkach, jednym z nich jest podejrzenie o nieuleczoną chorobę lub niepełnosprawność, jest to aborcja z przyczyn eugenicznych, według danych Ministerstwa Zdrowia. Z tego powodu wykonywanych jest 95% aborcji. Wśród nich większość zmawia dzieci z zespołem Downa. Dlaczego tym dzieciom nie pozwala się żyć? Pisma Starego Testamentu. Dokładnie, ale wyjaśniał w kluczu chrystologii. Trzeba powiedzieć, że w tych 95% niektórzy mówią nawet o 40%, tak na pewno 30%. Dzieci zdrowe są zabijane, więc z tytułu podejrzenia są także zabijane dzieci zdrowe. Ale nie mam odpowiedzi na to, wiele takich przykładów, kiedy to rodzice wydali historię narodzinowe dzieciątka, które miało być chore. Wielkim niepokojem oczekiwali narodzin. Dziecko urodziło się zdrowe, ale nawet jeżeli urodzi się chore, to nie mamy takiego prawa,
Friedberga, który zabijać, tam padł, czy Piotra, zabijać apostoł Paweł, tego człowieka, tylko z tego tytułu, że jest inny. To jest też jakiś przejaw rasizmu. Rasizm ze względu na stan zdrowia. Co jest temu winne? To dziecko nic nie jest winne. Świat staje się niestety bezlitośnie materialny i patrząc przez pryzmat użyteczności, przydatności, nie wiem, jakiegoś piękna kanonu wyrobionego teraz, że nie jest stały i to sprawia, że ktoś inaczej zachowujący się, inaczej wyglądający jest odrzucany, tak jest chociażby z osobami zespołem Downa. Z jednej strony mówi się o godności życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, że są nawet i sama ta nazwa ewolucja przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli kilkanaście lat temu pamiętam, jak o tych osobach jest związane, dlatego też zorientowany. Mówiło się o osobie upośledzonej. Pośledzenie później osoby niepełnosprawnej intelektualnie i teraz ostatni czas z niepełnosprawnością intelektualną. To jest ewolucja nazewnictwa w ciągu zaledwie 15-16 lat. Teraz tak. Mówi się tyle o godności, ale zarazem, tak lekko dokonuje się. I tak się będą zastanawiać całą noc, co jak u kogo jest. Trzeba patrzeć, jak powinno być. Jak to wynika z prawa biblijnego, a nie wiesz. Jak to u ewangelików, a jak to jest u tych, a u tamtych. Była sprawa dość głośna, kiedy to rodzice zmusili się... Daj spokój! Tempota i wiecie Państwo o tych faryzeuszach. Tam im odmówiono, że zespół Downa nie jest... Straszna tempota. ...dietoską chorobową, która... Jak u nich, ale ty zobacz, co złego u nich się skąd wzięło. Osoby mogą dobrze funkcjonować. Bardzo często mówię tak, że jest samodzielnie dobrze funkcjonować. I wtedy ale ludzie są nieciemni. Oni nie umieją na przykład dlaczego ze świadkami Jehowy rozmawiać. Boją się, bo nie mają wiedzy. To po pierwsze, poza tym nie myślą. Człowiek jest zmanipulowany i nie myśli logicznie. Media, które z jednej strony mówią o godności osób niepełnosprawnością, nie myślą osób zespołem Downa, opierają skarpetki różnokolorowe, to jest ten symbol tych osób, a gdy mówi się o aborcji, to o wolności, wyborze i tak dalej. To trzeba powiedzieć, że to jest jakieś takie zakłamanie. Z jednej strony godność, a z drugiej strony zabicie tych samych, o których mówi się godność. Ksiądz zespołu nadaje o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu byłby to nie do pomyślenia. I tak patrząc na to, co się dzieje w ogóle poza naszą ojczyzną, to również w Irlandii jeszcze kilkanaście lat temu nie do wyobrażenia byłaby taka sytuacja, jaka ma miejsce teraz. Prawda, że odliczycie osób, które brały udział w referendum, opowiedział się za liberalizacją do aborcji. Podobnie spójrzmy na Maltę, o której żeśmy mówili również w pierwszej części, że do 2011 roku nie były tam już rozwody, prawda, do 2011 roku, a po 2011 roku jednopłciowe związki cywilne, zmiana płci w dokumentach bez konieczności weryfikacji lekarskiej, następnie parlament tego kraju zalegalizował związki homoseksualne. Od 2011 roku parę lat. I teraz gdy patrząc na tą mapę Unii Europejskiej, to po tej referendum w Irlandii są tylko takie punkty: Polska i Malta, gdzie te prawa ochrony życia dzieci narodzonych są szersze. Tak, ale przepraszam za to. Wiąże do tego, co ostatnio było w Sejmie, protest niepełnosprawny. Tutaj też jako praktyka życia
byłem adresatem wielu, można powiedzieć, prośb, abym też dołączył do wspierających te osoby. I o dziwo, te prośby płynęły od kogo? Od tych, którzy te osoby chcą zabijać przed narodzeniem. Ta sytuacja, która nastała, że ten proces został jakby zainicjowany przez tych samych, te same osoby z wiadomej partii na N, które wcześniej krzyczały w czarnych protestach: my chcemy aborcji, my chcemy wyboru zabicia dziecka nienarodzonego, czy tak tego nie było nazywane. To też wskazuje na to, że to my w Polsce też jesteśmy już w niebezpieczeństwie, bo do takiego rozdwojenia dochodzi w tej sprawie. Zauważmy, że ogół mediów nie zauważa tego, że tutaj coś jest nie tak. No jak to? Niepełnosprawni są bronieni przez tych, którzy chcą ich przed narodzeniem zabić. Tam w internecie krąży taki mem, no historyka dopisana do zdjęcia, chmurka dopisana do zdjęcia, jak to pani na poseł mówi do niepełnosprawnych: no gdyby obecny rząd był tak nowoczesny jak my, to nie byłoby z wami dzisiaj problemu. No to jest takie rozdwojenie i dlatego patrząc na Maltę, na Irlandię, przepraszam, na to wszystko, co dzieje się tam gdzieś dalej poza nami. Nie bądźmy tacy bezpieczni i myślę, że musimy bardzo realnie oceniać sytuację, oceniając bardzo realnie, być w gotowości i w pewnym działaniu. Dlatego też między innymi są ci, którzy pracują na rzecz życia i rodziny, jak tutaj ksiądz mówił o tych wszystkich działaniach duszpasterskich. Bardzo trudne, bo z jednej strony to jest potrzeba do tych działań duszpasterskich. Kontakt. No. Sam kontakt z okazji ślubu, zresztą to jest wszystko mało. Żeby dać świadectwo, też potrzebny jest kontakt, dlatego te wszystkie inicjatywy też na rzecz życia i rodziny. Tutaj o tym może powiedzieć więcej pan Paweł. Tak, w naszym Sejmie 17 ubiegłego roku na ręce Platformy Sejmu został złożony obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję, zakładający likwidację tej przesłanki eugenicznej z ustawy aborcyjnej. Projekt jest niestety coraz to odkładany. Także w ubiegłym roku, w październiku, z inicjatywy pana posła Bartłomieja Obleskiego do Trybunału Konstytucyjnego został złożony wniosek w sprawie zbadania, czy przepisy o aborcji eugenicznej, czy ten przepis jest zgodny z ustawą zasadniczą. Również Trybunał Konstytucyjny na razie nie podjął się tej kwestii. Ale społeczeństwo nie ustaje. Przed nami jutrzejszy ta Litwa Ekscelencyjna w zakresach aborcji. Także wspomnieliśmy, że w dniu 9 czerwca odbędzie się pierwsza ogólnopolska pielgrzymka rodzin dziecka utraconego do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. A 10 czerwca w Warszawie Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz w Polsce w tym czasie około 150 miejsc, które organizują 160 nawet absolutów. I chcemy się zjednoczyć, chcemy też mówić o tym, co dla nas ważne, co jest fundamentalne, prawda? Fundamentalne to powinno być ponad podziałami politycznymi, ponad wszelkimi innymi sprawami. Dla wszystkich na pierwszym miejscu troska o życie. I w tej też intencji chcę maszerować. Myślę, że ten przykład Irlandii, tych państw, to jest rzeczywiście ta czerwona lampka, która nam przed oczami czy też w głowie nieustająco świecić. I tak jak ojciec wspomniał, Polska razem jeszcze z Maltą, to są te dwa ostatnie państwa, które chronią życie. Malta lepiej chroni życie niż w tym momencie Polska, ale to są jeszcze te dwa kraje, które chcą nie ulegać.
podległy międzynarodowemu naporowi niby realizacji aborcji, ale trzeba pamiętać, że żyjemy tutaj w Polsce, w środku Europy, jesteśmy zdani na wszelkiego rodzaju naciski, czy to instytucji międzynarodowych, czy przeróżnych organizacji pozarządowe, dysponujące ogromnymi pieniędzmi. Bo mówi się już teraz, jak ogromne pieniądze wpływały chociażby na konta organizacji, które stały za tym, żeby w Irlandii podjęto taką, a nie inną decyzję w referendum, czyli decyzję o usunięciu poprawki do konstytucji, która chroniła życie do tej pory, a która w wyniku referendum właśnie będzie usunięta. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, bo to też jest taka sprawa z kilku ostatnich tygodni, sprawa długotrwałego umierania małego chłopca w Wielkiej Brytanii, Alfiego Iwansa. Dwuletni chłopiec, który umierał na oczach całego świata. I proszę zauważyć, że to był dwuletni chłopiec. Był 2 lata po urodzeniu, nie było dziecko nienarodzone, więc jakby ta rewolucja uderzająca w życie, ona toczy się, ona idzie coraz dalej, coraz głębiej. Jej ofiarami już są nie tylko dzieci nienarodzone, ale również te, które zdążyły się urodzić, a którym w imię prawa odbiera się właśnie prawo do życia. Ten chłopiec był po prostu powoli w świetle prawa uśmiercany. Natomiast marsze dla życia i rodziny. Jesteśmy właśnie tutaj w takim gronie. Jest ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który organizuje największy w Polsce, najliczniejszy marsz w obronie życia, który przeszedł kilka tygodni temu ulicami Szczecina, który angażuje przede wszystkim młodzież i wielu ludzi, którzy po prostu pragną wyjść na ulicę i pokazać społeczeństwu, światu przywiązanie do wartości życia i wartości rodziny. Fundacja Centrum Życia i Rodziny, którą z kolei ja reprezentuję, organizuje tak od początku do końca warszawski marsz dla życia i rodziny. Natomiast we współpracy z naszą fundacją, tak jak powiedziałem, blisko 160 miast organizuje w pierwszym półroczu przede wszystkim marsze dla życia i rodziny. Wiele z nich już przeszło ulicami szeregu polskich miast, natomiast ten dzień kulminacyjny, kiedy największa liczba marszów przejdzie ulicami Warszawy, ale też wielu innych większych czy mniejszych miejscowości w Polsce, to będzie właśnie 10 czerwca. Marsze dla życia i rodziny to jest ta przestrzeń, to miejsce, gdzie możemy się spotkać, żeby wyrazić po pierwsze radość z życia, radość z posiadania rodzin, radość z życia małżeńskiego, praktykowania miłości małżeńskiej, odpowiedzialności wzajemnej za siebie jako małżonkowie, jako rodzice dzieci. To jest miejsce, gdzie spotykają się całe rodziny od dzieci w wózkach, czy też często pod sercem matki do tych najstarszych, do seniorów i dziadków. Natomiast co roku marsze dla życia i rodziny organizowane są pod innym hasłem. W tym roku
obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I to też jest taka dobra okazja, żeby wychodząc na ulicę polskich miast w marszach dla życia i rodziny wyrazić wdzięczność naszym przodkom, którzy właśnie w rodzinach, przechowali również dla nas, dla naszego pokolenia, ale i dla przyszłych pokoleń. Te wartości, na których zbudowana była nasza ojczyzna, budowana była przez wieki, czyli wartość wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Wychodzimy na ulicę, żeby podziękować naszym przodkom za to, ale też wychodzimy, żeby zaapelować, wyrazić oczekiwanie również wobec władz publicznych, aby właśnie na tych wartościach, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, budować życie publiczne, życie polityczne, cały system życia publicznego naszego kraju w przyszłości. Chcemy ponieść to dziedzictwo naszych przodków w przyszłości, zbudować właśnie na tym fundamencie przyszłość naszego kraju, przyszłość dla naszych dzieci. Psychoterapeuta, może dlatego, pan Paweł tak pięknie powiedział o tych marszach dla życia, ale też musimy powiedzieć o jednym, że marsze dla życia są bardzo trudne. Dlaczego są trudne? Bo są pokojowe, bo są radosne, bo są w takiej wspaniałej atmosferze. To jest trudne, bo tak nikt nie będzie się przejmował, bał osób, które są radosne. Ta sama ilość osób, albo nawet mniejsza osób wykrzykujących, wulgarnych, bardzo hałaśliwych, ale w takim negatywnym znaczeniu, powoduje niesamowitą odzew medialny, bo oni krzyczeli, a tutaj to jest tak, że to zło jest hałaśliwe, żeby się przebić tym dobrem, my musimy zwielokrotnić te nasze wysiłki. Dlatego tak ważne jest, żeby te marsze dla życia nie były takie same, żeby one były, żeby miały energię, żeby były przede wszystkim bardzo dużo. To jest ważne, żebyśmy po prostu weszli na ulicę naszych miast i tam, gdzie będą te marsze 10 czerwca, to zjedźmy się z całej Polski. Kto ma gdzie bliżej, niech jedzie. Ja, mimo że nie mam najbliżej do Warszawy, to będę w Warszawie. Ze Szczecina to jest kawałek do Warszawy, tak jest. Jadę z młodzieżą. Jak ja przyjadę ze Szczecina, to ja mam nadzieję, że ci, którzy tam mieszkają koło Rzeszowa, koło Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, również przyjadą do Warszawy. Zaraz, tak. Tomasz Kancelarczyk przyjeżdża ze Szczecina do Warszawy, no to nie będziemy gorsi. No to mam nadzieję, że tam się spotkamy, szczególnie tutaj kieruję zaproszenie do wszystkich znajomych, bliskich, darczyńców, osób z małych stópek, gdzie mogli tam się spotkać i tak zobaczyć się twarzą w twarzy. To jest też ważne. No, to jest taki bardzo ważny wymiar marszu dla życia. Nie tyle, że my idziemy teraz, żeby wywrzeć jakiś nacisk. Tak, oczywiście musimy coś powiedzieć światło, ale my idziemy też, żeby zobaczyć siebie, nabrać też takiej otuchy czy pewności siebie, żeby te wszystkie różne złe wieści ze świata, tak jak z Irlandii, nas nie przygnębiały, ale żebyśmy mieli siłę do tego, że tutaj mamy głosić Ewangelię życia, bo Jan Paweł II w niej napisał, potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, by wprowadzić wielki jako strategię obrony życia i dlatego też te marsze są ważne. 10 czerwca ruszamy, kto gdzie może. Ja powiem tak, moja droga ze Szczecina na marsz do życia do Warszawy jest taką drogą, która podyktowana świadectwem pewnych pań z Kanady. Spotkałem kilka lat temu, to wynika o tym wiem, na Radio Maryja, panie w Gryficach, które przyjechały tak do rodziny, wrócimy z Kanady i one opowiedziały o swoim udziale w marszu do życia w Ottawie, bo w Toronto, że pamiętam, w każdym razie one tak normalnie powiedziały, że przez 8 godzin jechały samochodem na marsz do życia. 8 godzin. To dla nich to było oczywiste. Mamy tam być, bo to jest prawo obrony życia. Teraz ci wszyscy, którzy mogą być, no nie mówmy, że po prostu będziemy się śledzić, jak to wygląda. Nie.
Jeżeli my nie weźmiemy udziału w Marszu dla Chrystusa, to co my więcej zrobimy? A tym przyjdzie nam dać świadectwo. Naprawdę takie świadectwo wymagające wiele od nas obrony życia, to będziemy w stanie go zrobić, jeżeli nie daliśmy tego świadectwa na marszu dla życia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy po prostu na nim byli. Mam nadzieję, że tutaj dzisiaj te środki komunikacji są bardzo dobre i nie ma problemu, aby wsiąść po prostu w samochód, kilka osób się zorganizować, już mniej może autokarami, bo trzeba być dużo zorganizowana grupa, tylko ja jadę ze Szczecina, ale samochodami jedziemy po to, żeby uczestniczyć w jakim wydarzeniu. No może być tak, że za kilka lat każdy z nas będzie wspomniał, tak, byłem na Marszu dla Życia w Warszawie w 2018 roku. Co to był za marsz, jaka była nasza siła i potęga. I powiem tak, warto, żebyśmy tego nie przegapili. Także tutaj miejmy to na uwadze, że to są wielkie sprawy. Dlaczego wielkie sprawy? Bo chodzi o życie. Do jednego życia nieraz mobilizuje się taką armię ludzi, a tutaj chodzi nie o jedno życie, chodzi o sprawy ratowania tysięcy istnień ludzkich, tysięcy istnień ludzkich, dlatego też 10 czerwca, tam gdzie mamy bliżej lub dla odważniejszych, tam gdzie mamy dalej, a nawet do Warszawy, na ważne życie. I gdzie te informacje można uzyskać, prawda? W której godzinie, w jakim miejscu? Chciałem podkreślić też, zaraz o tym powiem, co ojciec pyta, natomiast chciałem podkreślić, że patronem medialnym Marszu dla Życia i Rodziny w Polsce w tym roku jest telewizja Trwam i Radio Maryja i bardzo serdecznie chciałem podziękować właśnie Radio Maryja i telewizji Trwam za to, że tego patronatu udzieliły. Natomiast mówimy tutaj o 10 czerwca, tak, 10 czerwca to będzie ten kulminacyjny dzień, kiedy będzie organizowany marsz w Warszawie w 10 innych miastach polskich. Natomiast już ulicami polskich miast przeszło wiele marszów, w tym oczywiście marsz szczeciński, ten największy, ale zarówno jutro, jak i pojutrze, jak i w niedzielę również szereg marszów dla życia i rodziny jest organizowany. Gdzie można znaleźć informacje? Najlepiej wejść na stronę internetową, która ma adres www.marsz.org, www.marsz.org. Tam jest lista wszystkich miast marszowych z podanymi informacjami, kiedy, w jaki dzień, o której godzinie, w jakim miejscu się te marsze zaczynają, gdzie kończą i tak dalej. Pragnę powiedzieć, że też jest około 30 miast, 30 komitetów marszowych, które przymierzają się do zorganizowania marszu we wrześniu, wczesną jesienią. Natomiast praktycznie do wakacji teraz, co tydzień, co niedziela, w niektóre soboty, w kilkunastu miastach, w różnych regionach kraju marsze dla życia i rodziny się odbywają. Teraz w niedzielę na przykład będzie marsz w Augustowie, w Częstochowie, w Tukli, w Jastrzębiu, w Zdroju, w Mysie, wielu innych miastach, ale to wszystko na stronie www.marsz.org. Uczennica Junga, Jolanda Jakowi, porównała archetyp do idei pracy. 10 również będzie marsz w Toruniu. Jesteśmy akurat w Toruniu, więc warto, żebyśmy wiedzieli coś na temat hasła marszu dla życia, bo to jest bardzo ważna sprawa, marsz dla życia i rodziny. Ta wspomniana książka, Człowiek i jego symbole, hasło odnosi się do rodziny, czyli Polska rodziną silna. Polska rodziną silna, i to jest na plakacie widać rodzinę taką współczesną, a w tyle widać, że rodzina jest wieloznaczna.
lat, często lat, zdjęcie stare, to też no, wskazuje na ten wymiar patriotyczny. No, naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości, naród bez rodziny jest bez przyszłości, a naród z rodziną jest silny. Pomyślmy sobie, że od czasów II wojny światowej w Szczecinie, nie tylko w Szczecinie, w moim mieście, ale w całej Polsce jest szanowane życie, że jest pielęgnowane życie, że nie dokonuje się aborcji. Dzisiaj nasz naród, nie byłoby 35 milionów mieszkańców naszego kraju, trzeba by dodać kilkanaście, a może nawet 20 milionów. Tak, bo to już nie tylko kwestia tych, którzy się nie narodzili, a którzy się nie narodzili, bo się ktoś nie narodził. Dzisiaj byśmy byli taką potęgą w Europie, że nie chcę mówić, ale byśmy tutaj nie dękać czapkami. Tak, byśmy byli taką potęgą. Ile my straciliśmy przez to? Teraz dlaczego? Kiedyś jak dane spłynęły aborcyjne do biskupa wtedy jeszcze Karola Wojtyły, to z trwogą powiedział, to jest, ja tego się bardzo boję, to jest odniesienie do jutrzejszego dnia 1 czerwca tej ekspiacji za aborcję. On powiedział, że przyjdzie nam kiedyś za to zapłacić. I symbol wina, obyśmy zamiana wody w wino, mieli taką oznacza, też trwogę w sobie, może trwogę, ale wynikającą z tej świadomości popełnionego zła w naszej ojczyźnie, abyśmy z serca przepraszali Boga za to wszystko, aby nie przyszło nam za to zapłacić. To jest niestety jest tak, jakby Pan Bóg nam chciał błogosławić, a my poprzez ten grzech po prostu odtrącamy błogosławiącą rękę Pana Boga. Przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg powie nam, na siłę Wam nie będę błogosławił. No i tłumaczył. Myślę też, że warto podkreślić, że przy okazji marszu jest taka piękna okazja, żeby spotkały się całe rodziny. To jest, myślę, często, rzadko dzisiaj okazja, aby spotkały się całe rodziny, te wielopokoleniowe, ale także dalsi bliżsi krewni. Ja często obserwowałem, kiedy właśnie jest taka radość, więc wy tu też jesteście, więc wy też wyznajecie podobne poglądy. I myślę, że to jest takie ważne, abyśmy takie wzmocnienie naszej siły i działania podejmowali właśnie z takich spotkań. To widać, że nieraz ta pojedyncza, prosta rodzina, która czasami wyemigrowała gdzieś do dużego miasta, czuje się bardzo samotnie i czasami wydaje się jej, że te poglądy, które ona wyznaje, te wartości, które przekazuje dzieciom, są tylko ich, że wokół jest mnóstwo innych ludzi, którzy wręcz są wrogami tego, w co oni wierzą i jak wychowują swoje dzieci. I to jest, myślę, ciekawe, że na wielu z tych marszy odnajdują się także sąsiedzi, że patrzą na siebie nad zadością, aha, czyli my nie jesteśmy sami w tym bloku, w którym mieszkamy, na tym osiedlu, na którym mieszkamy, jest nas więcej, którzy myślą w sposób pozytywny i piękny. Myślę, że warto o tym także mówić i podkreślać, że te marsze nie są tylko w obronie życia i rodziny, ale są wielkim świętem rodziny i są wielką promocją tego, taką afirmacją właśnie życia, radości rodziny. Są też takim miejscem uczenia się tej miłości, kiedy widzimy, że dziadziu opowiada swojej wnuce, swojemu wnukowi, co to jest ta biała flaga, skąd biorą się pewne konkretne wartości. To jest ten czas, kiedy jakoś może nie wstydzimy się mówić o tym, według jakich wartości żyjemy. Nie wstydzimy się tego, że należymy do konkretnego miejsca i konkretnego narodu. W wielu przypadkach marsz poprzedzony jest mszą świętą, więc jak gdyby też podkreśla tę łączność wszystkich uczestników z tym wydarzeniem, które jest obecne w Eucharystii, gdzie Chrystus daje nam siebie. I jak gdyby zaproszenie marszu jest także daj siebie innym, nie zamykaj siebie w swoim domu, nie zamykaj się tylko w swoim świecie, ale uczy tej miłości po to, aby tę miłość innym przekazywać. I myślę, że to jest przepiękne, kiedy widać właśnie te małe dzieciaki uśmiechnięte, zadowolone. To jest ten czas, o który też od dłuższego czasu walczymy. Czas dla rodziny. Myślę, że to jest potężny problem dzisiaj wielu polskich rodzin. Już pomijając dyskusję na temat niedziel, które są wolne od handlu, ale w wielu przypadkach ja widziałem przerażenie rodziców, to co my teraz zrobimy z tymi dziećmi. Chodziliśmy zawsze na zakupy, mieliśmy ustalony pewien rytuał, a tu nagle to wszystko się skończyło i stają się bezradni wobec tego, co powinno być normalnością. I myślę, to ciekawe, bo na przykład papież Franciszek w Adhortatio Laetitia mówi o tym, że każda rodzina wypracowała swoje rytuały.
swoje zwyczaje własne, które pozwolą jej właśnie potem się rozpoznać. I myślę, że to mógł być taki dobry rytuał, coroczny, ale jednak rytuał, który pozwoliłby, aby ta rodzina spotykała się zawsze właśnie w tym samym gronie. Może później ze swoimi dziećmi, z wnukami, z dziadkami, aby cieszyć się tym, że odrobinę więcej miłości poznali, odrobinę więcej kryzysów pokonali i są właśnie tutaj po to, by powiedzieć, miłość jest piękna. Już pozdrawiamy prosto z Polski. Oni tu dziadków mieć chcieli. Jak się trują ludzie i na raka umierają, to gdzie tu dziadku będziesz miał? Lady Gaga ledwie przeżyła. I rodziny. Zapraszamy także radni słuchacze do współtworzenia. Tego czasu można to uczynić, telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56-655-2355 z Polski Południowej 56-655-2356 numery w naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48-56-655-2333 lub 48-56-655-2366. Przypomnijmy, naszymi gośćmi są ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Tomasz Kacelarczyk, prezes Fundacji Małego Stupek oraz pan Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny. A my wsłuchajmy się w utwór Otoczmy troską życie i już za chwilę powracamy, aby wraz z radiosłuchaczami tworzyć czas dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na tej Radia Maria. Otoczmy troską życie, uwarto pokazie, w niepostępnym zachwycie przeżywać właśnie koncentracja na stronie technicznej, materialnej, fizycznej i tak postrzegamy szczęście. W wymiarze materialnym. Szczęście jest policzalne. Czyli w liczbach, pieniądzach, czy panie konta, ilości domów i samochodów. Tak jest. Lajków na Facebooku. Myślimy ilościowo i to jest wynik na takiej utopii oświeceniowej, że wszystko, co jest obiektywne, że prawda jest mierzalna i obiektywna, natomiast nie ma prawdy subiektywnej i psychologicznej, czy duchowej, można powiedzieć. Więc jeżeli mamy takie nastawienie na materię i na stronę techniczną i stronę policzalną, to i stajemy się więźniami liczb, materii, pieniądza i stajemy się zakładnikami. Czyli jesteśmy bezradni, kiedy tracimy właśnie panowanie nad tą sferą. A drugi wyznacznik naszej cywilizacji, mówimy oczywiście o cywilizacji Zachodu, to jest upadek człowieka wewnętrznego. Skupiliśmy się na sferze zewnętrznej, czyli popularność, prestiż, bycie celebrytą, posiadanie wpływu na rzeczywistość zewnętrzną i zewnętrzne sterowanie, manipulacja jako sposób oddziaływania na pracownika, manipulacja jako oddziaływanie na nawet partnera, żonę, na dzieci. To też jest, my kupujemy na przykład w wychowaniu dzieci, a nie wychowujemy do dojrzałej postawy życiowej, nie przygotowujemy do dorosłości. Czyli jesteśmy ludźmi zewnątrz sterownymi i technicznymi, cielesnymi i podatnymi na manipulacje. A deficyt jest po stronie człowieka wewnętrznego, czyli naszego bogactwa w zakresie naszych przeżyć, naszych emocji, naszych wzruszeń, właśnie naszych snów, które są niezwykle bogatym źródłem wiedzy o tym, czym jest życie, czym jest szczęście, czym jest tragedia, czym jest cierpienie. Właśnie, troszeczkę filozofii nam potrzebne. Potrzeba filozofii w życiu, troszeczkę. Chociaż troszeczkę. No tutaj już do garderoby. Kimali zapraszamy. Będzie kolejny wernisaż, proszę Państwa. Ogromną uwagę. Dlaczego? Każdy z nas śni codziennie i w ciągu życia uzbiera się wiele, wiele tysięcy obrazów sennych, scen, wizji, fantazji. Wiele odkryć naukowych, zarówno naukowych, jak i artystycznych pomysłów ma źródło w snach. Również
religia mówi o tym, że sny są zsyłane przez Boga. Chrześcijaństwo... No ale religia mówi, Biblia, że sny są od diabła. A tu ksiądz będzie się wciskał jakieś głupoty. Żydów ostrzegano. Mamy zgodność niejako współczesnej... No kimali do garderoby szybko przyjść. ...płynącej z psychologii głębi, czyli właśnie między innymi Junga i tradycji religijnej, że sny mają coś wyjątkowego w sobie. I to, co jest wyjątkowe, to jest właśnie prawda symboliczna. No ale zaraz, przecież sny to często są obrazy absurdalne, nieprzystające do rzeczywistości. No i dziennikarz mówi, że sny to są absurdalne rzeczy, nieprzystające do rzeczywistości, a ksiądz broni sny. Przecież Jakwe powiedział, żeby nie wierzyć w sny. Widzisz, tak obrócili w łacinę Biblię, w głupotę, to wszystkie klechy. Zaczynamy w miarę sensownie opierać się na myśleniu werbalnym i przyczynowo-skutkowym. A widzisz, jak Kościół katolicki zrobił. Tak, z myśleniem obrazowo-symbolicznym.